Związku Szpital w różnym towarzystwie, zarówno przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewody, przedstawicieli związków zawodowych, koordynatorów, pielęgniarek, pracowników, samorządowców, posłów. I to jest ważne, rozmawiamy bez emocji, rozmawiamy i skupiamy się na tym, w jaki sposób można pomóc Wydziałowi Leśnictwa, a nie na tym, kto ma rację w sporze. Myślę, że udało się tą politykę gdzieś odłożyć na bok i zaczęliśmy rozmawiać w końcu merytorycznie, bo tak naprawdę szpital przy dobrej woli wszystkich stron jest sam w stanie składać swoje zobowiązania, sam w stanie jest wyjść na prostą, a kwestia, kto tak naprawdę jest organem tworzącym, dla niego jest kwestią wtórną, którą i tak trzeba będzie prędzej czy później gdzieś na jakiejś sali sądowej wyjaśnić. Służby wojewody mówią, że 250 tysięcy i poręczenie milionów. Bardzo niezręczne dla wojewody, bo nie wiadomo, kto miałby później prowadzić nadzór nad tym kredytem. Tutaj mówimy o kredycie restrukturyzacyjnym, który zastąpi wysoko oprocentowany kredyt tym nisko oprocentowanym, kwota 250 milionów. I bez względu na to, kto tym organem tworzącym zostanie w przyszłości, to i tak pomoc Skarbu Państwa jest potrzebna i pomoc pana wojewody, ponieważ poręczenie Skarbu Państwa jedynie gwarantuje to, że szpital w Grudziądzu będzie miał ciągłość w swoim funkcjonowaniu i te wielkie długi, głównie wynikające z inwestycji, tak jak na początku zostało zaprezentowane, będą przez najbliższe kilkadziesiąt lat spłacane. Program naprawczy jest tworzony, do końca czerwca ma być ujawniony. Możemy zdradzić już pewne szczegóły tego programu? Elementy programu naprawczego, gdzie pan dr Leszek Czaplewski przedstawiał, to jest przede wszystkim restrukturyzacja wewnętrzna, kosztowa szpitala, nie polegająca przede wszystkim na jakichś redukcjach związanych z załogą. O tym nie mówimy. Kwestie związane z zakupami energii, zakupami w ogóle różnych elementów, leków, rzeczy na magazyn, przesunięcia terminów płatności, ale też restrukturyzacja zadłużenia i porozumienie się z Narodowym Funduszem Zdrowia odnośnie nadlimitów z tych lat poprzednich, to spowoduje, że szpital w tym roku będzie miał stabilną sytuację. Kto nas zamiar doprowadzi do tej fatalnej sytuacji, do tego szpital, pośrednio też miasto? Ja myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na to, że dzisiaj cały region północny województwa kujawsko-pomorskiego ma dostęp do nowoczesnej usług medycznych, tak? Mamy nowoczesny szpital. Trudno mówić o odpowiedzialności, bo każda osoba, zarówno dyrektor Marek Nowak, on chciał mieć nowoczesną lecznicę. I chwała mu za to, bo dzisiaj wszyscy z tej lecznicy korzystamy. Dlaczego Grudziądz ma być miastem pokrzywdzonym? No nie jesteśmy stolicą województwa, nie jesteśmy miastem stołecznym, więc dlaczego nam nie może rząd pomóc? Wszystkim w koło, w różnych tych dużych ośrodkach wojewódzkich pomagał zawsze rząd, zawsze dawał środki na inwestycje, a miasto na uboczu, nieregionalne, zawsze dostawało po głowie. Myślę, że czas w tej chwili wyciągnąć tę rękę i prosząc obecny rząd, Ministerstwo Rozwoju zwłaszcza, o poręczenie kredytu restrukturyzacyjnego, który spowoduje, że będziemy sobie sami mogli z tym poradzić. To doprowadzi do takiej sytuacji, że my musimy prosić, bo pod koniec kwietnia pan prezydent Malinowski wydał oświadczenie, w którym wprost napisał, że za dramatyczną sytuację szpitala odpowiada odwołany wcześniej dyrektor Nowak. Potem dyrektor wraca na to stanowisko, to już nie odpowiada za dramatyczną sytuację, czy w dalszym ciągu odpowiada za dramatyczną sytuację? Dyrektor szpitala oczywiście odpowiada i zawsze czuje się odpowiedzialny, tak samo jak i prezydent Robert Malinowski za swoje decyzje dotychczasowe. Czy dyrektor natomiast odpowiada za dramatyczną sytuację szpitala, tak jak pisał? Natomiast jak wspominał pan dyrektor Marek Nowak, wielokrotnie prowadził zaawansowane rozmowy jeszcze z poprzednim rządem. Pamiętamy wszyscy, tutaj grudziąckim szpitalem wszyscy się tak naprawdę chwalili. Tutaj mieliśmy, gościliśmy ministrów, premierów, prezydentów i wszyscy mówili, że pomogą, tak? I tutaj było być może to zaufanie ze strony dyrektora za duże. Wierzył w to, że ta pomoc przyjdzie. Tak naprawdę nie ma poprzedniego rządu, mamy nowe, jest ciągłość władzy na szczęście. I nadal oczekujemy, że ta pomoc do Grudziądza spłynie. Ufali dyrektorowi Nowakowi, skoro kilka tygodni temu w oświadczeniu pisaliście, że odpowiada za dramatyczną sytuację szpitala? Pan wojewoda w tej chwili, jak wspomniałem na konferencji, uchylił zarządzenie prezydenta Grudziądza, jednocześnie uznając je za nieważne. My nie mamy, ja osobiście mogę mówić za siebie, tak,
Mam zaufanie w Nowaka i wierzę, że on ma pomysł, aby ta lecznica stanęła na nogi.